ExtruFish to producent dwóch linii zanet wędkarskich ExtruCarp i Method Feeder. Każdy, kto łowi białą rybę, znajdzie tu coś dla siebie. Firma wypuściła na rynek dwie linie produktów, które różnią się od siebie składem i kompozycją. To, co je łączy, to naturalne bazy surowców. Parę lat doświadczeń, setki testów wędkarskich pozwalają nam stwierdzić, że najbardziej pożądanym parametrem jest wysoka jakość. Marka, o której dziś mówimy, to polski producent zanęt i przynęt wędkarskich. Nowa seria to w 100% ekologiczna produkcja. Co to znaczy? Że niezjedzone przez ryby kulki po rozpuszczeniu się w wodzie pozostają bezpieczne dla ekosystemu. W karpiowej ofercie tego producenta są m.in. kulki zanętowe, jak i boostery, które w swoim składzie posiadają m.in. ekstrudowane ziarna zbóż, ekspandery oleiste, całe świeże jaja, proteiny mleczne, witaminy, kompleksy aminokwasów egzo i endogennych, omega-3, zioła, przyprawy, stymulatory apetytu i hydrolizaty białkowe. To wzorcowy skład dobrany pod kątem upodobań ryb karpiowatych. Produkty nie pochodzą z odpadów przemysłu spożywczego i są w pełni wykonane z mieszaniny naturalnych surowców. Wszystkie użyte komponenty są wysokostrawne i wysokobiałkowe. Nie zawierają sztucznych barwników. Kulki zanętowe uzupełniane są przez boostery. Ich wybór jest odzwierciedleniem smaków głównej linii. Rośnie świadomość ekologiczna polskich wędkarzy, co cieszy, i między innymi do nich skierowana jest ta linia produktów, to ExtruFish Method Feeder. Druga linia produktów została opracowana z myślą o ochronie zbiorników wodnych, ale również, a może i przede wszystkim, o dobrym trawieniu przez ryby. W serii skierowanej do federowców znajdziemy zanętę wędkarską Method Feeder, dipy, dumbbellsy, loftersy i fluorgel. Seria w swym składzie jest wysokoproteinowa, nie zawiera przy tym konserwantów i sztucznych barwników. Wśród zanęt Extru Method wybieramy w 7 smakach. To Toxic Mix, Halibut Krill, Sweet Cookies, Skorupia Grobak, Shock Fruits, Chocolate i Arctic Krill. Zanęty te świetnie pracują w podajnikach do metody, gdzie wykazują szybką tendencję do uwalniania frakcji do góry. Zanęta wytwarzana jest na bazie naturalnych surowców. Ten akurat produkt, czyli Skorupia Grobak, zawiera w sobie 50% mączek. Zestaw uzupełniają miękkie dumbbellsy i waftersy o smakach poziomki i pomarańczy & Batrick. Nowością w tym zakresie jest także śliwka. Poziomka, gruszka mango i śliwka to trzy smaki fluorzeli, którymi polewamy przygotowaną już zanętę. Buteleczka w środku pomieści 125 ml płynu. W składzie kompleks amino i omega-3. Jednym z ważniejszych elementów zestawu jest pelet. W ofercie ExtruFish jest ten o wymiarze 2 mm. Pakowany w torebki strunowe o wadze 0,5 kg. Smaki to skorupiak, squid ochotka, truskawka ryba, wanilia, żurawina, tutti frutti, halibut i prażone konopie. Producent cały czas poszerza ofertę dystrybutorów. Pełne informacje na ten temat znajdziecie na profilu facebookowym. Jeśli chcielibyście podjąć współpracę jako konsultanci lub testerzy od metody, czy też od wędkarstwa karpiowego, nadarza się okazja, bowiem ExtruFish poszukuje współpracowników. Być może jest to dobry moment, by połączyć przyjemne z pożytecznym.